Uniewinnienie dwóch działaczy KOD-u i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w przypadku pozostałych trojga podsądnych. Taki wyrok ogłosił Sąd Okręgowy w Suwałkach w toczącej się od wielu miesięcy sprawie działaczy KOD-u, którym suwalska policja zarzuca wykroczenie w postaci zakłócenia porządku podczas wernisażu w Archiwum Państwowym. Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach w dniu dzisiejszym w składzie to obecnym po rozpoznaniu sprawy Stefanii Bożyny, Rafała Linczuk, Marcina Wojciecha Skubiszewskiego, Bartosza Andrzeja, Piotra Łopaciuk, obwinionych z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń na skutek apelacji wniesionej przez komendanta miejskiego policji w Suwałkach od wyroku Sądu Rejnowego w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2017 roku. Punkt pierwszy. Zaskarżony wyrok uchyla w części dotyczącej obwinionych Stefanii Bożyny, Rafała Linczuka oraz Marcina Wojciecha Skubiszewskiego i w tym zakresie sprawa przekazuje Sądowi Rejnowemu w Suwałkach do ponownego rozpoznania. Punkt drugi. Proszę o spokój. W pozostałym zakresie, to jest wobec obwinionych Bartosza Andrzeja oraz Piotra Łopaciuka, zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Wyrok Sądu Okręgowego w zakresie Andrzeja D. i Piotra Łopaciuka jest prawomocny. Sąd uznał, że pomimo pewnych uchybień formalnych, apelacja policji w części okazała się zasadna, co musiało zaskutkować uchyleniem wydanego w czerwcu przez Sąd Rejonowy wyroku uniewinniającego. Stwierdzić należy, że Sąd Rejonowy dokonał obszernej analizy materiału dowodowego, co wynika z treści uzasadnienia, no jednakże nie ustrzegł się błędów dokonanej oceny i wyciągniętych wniosków. Po pierwsze, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Pierwszej Instancji, iż dla sądu ponownie rozpoznającego sprawę nie są wiążące wskazania sądu odwoławczego. Sąd Pierwszej Instancji podczas drugiego rozpoznania sprawy nie wypełnił wskazówek i zaleceń sądu odwoławczego, czym naruszył artykuł 442 paragraf 3 KPK. To jednak nie jedyny powód wskazany przez Sąd Drugiej Instancji. Sąd Pierwszej Instancji powielił błąd, który między innymi w części skutkował uchyleniem wyroku do ponownego rozpoznania. Sąd bowiem w uzasadnieniu usprawiedliwia zachowanie obwinionych zbyt dowolnym ustaleniem, co dalej zostanie wykazane, że wystawa poświęcona armii generała Władysława Andersa przerodziła się w wiec wyborczy. Sąd Pierwszej Instancji nie dokonał także prawidłowej oceny całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, a dokonana ocena okazała się zbyt dowolna. Bo po pierwsze, w ustaleniach stanu faktycznego Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że w dniu 4 marca 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem Armia Skazańców poświęconej armii generała Władysława Andersa i bardzo szczegółowo podał jej przebieg. Łącznie z cytowaniem wypowiedzi poszczególnych osób przemawiających, opisując także zachowanie obwinionych. Podczas gdy w treści uzasadnienia wielokrotnie podaje, że sprawa mogła przerodzić się w wiec wyborczy. Sąd orzekający nie stwierdza jednoznacznie i kategorycznie, a wielokrotnie w treści uzasadnienia, mówiąc o wiecu wyborczym, używa słów typu mogły być odebrane jako poparcie udzielone Annie Marii Anders. Dalej, zostały wypowiedziane słowa, które można było potraktować jako elementy kampanii wyborczej. Ponadto sąd dokonał zbyt dowolnej oceny zeznań funkcjonariuszy policji oraz dyrektora Archiwum Państwowego słuchanych w niniejszej sprawie. Z ich zeznań wynika jasno, że impreza kulturalna, której dyrektor był współorganizatorem, została przerwana, a niektóre ze zgromadzonych tam osób zabierało głos w emocjach, głośno wypowiadając swoje zdania. Po drugie, poprzez dowolne stwierdzenia w treści uzasadnienia, sąd de facto nie dokonał prawnokarnej oceny zebranych w sprawie dowodów i zachowania obwinionych pod kątem zarzuconego im wykroczenia, gdyż ustalony stan faktyczny przeczy temu, co zawiera pisemne uzasadnienie wyroku. W ocenie Sądu Okręgowego Sąd Rejonowy zawarł w uzasadnieniu wyroku uniewinniającego wiele przypuszczeń. Sąd musi jednoznacznie uzasadniać swoje stanowisko, a używanie takich sformułowań powoduje, że sąd rozpoznający sprawę sam poddaje wątpliwość ustalenia faktyczne, których dokonał. Sąd powinien dokonywać ustaleń faktycznych na podstawie okoliczności wynikających ze zgromadzonego materiału dowodowego, a nie opierać te ustalenie na przypuszczeniach. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu Rejonowego w innej kwestii. Zgodzić się należy jednak z Sądem Rejonowym w Suwałkach, że zachowanie każdego z obwinionych powinno być oceniane oddzielnie, albowiem każdy może odpowiadać tylko za swoje zachowanie. Wynika to wprost z zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej. W związku z powyższym sąd odwoławczy uznał za sądem pierwszej instancji, że zachowanie Piotra Łopaciuka i Bartosza Andrzeja nie odbiegało w znaczący sposób od zachowań innych osób
uczestniczących w wystawie, a którym nie postawiono jakiegokolwiek zarzutu. W wygłoszonym częściowym uzasadnieniu sędzia Ryszard Filipow stwierdził, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd powinien dokonać szczegółowej i rzetelnej analizy materiału dowodowego pod kątem zarzucanych pozostałym obwinionych czynów. Ogłoszony wyrok spowodował wśród obecnej na sali publiczności pewnego rodzaju konsternację. Proszę bez komentarzy. Na korytarzu swoje niezadowolenie z wyroku wyraził uniewinniony przez sąd Piotr Łopaciuk. Uważam, że wyrok jest skandaliczny. Ta próba podziału na ławie oskarżonej, która ma legitymizować jakąś atrapę jeszcze niezawisłości sądu, jest nie do przyjęcia. Uzasadnienie jest dla mnie tak naprawdę bełkotem prawniczym. Publiczność obecna na rozprawie dość jednoznacznie komentowała wyrok wydany w postępowaniu apelacyjnym. Nie rozumiem tego wyroku sądu. Zdecydowanie nie rozumiem. A zatem sędzia oceniał sąd. Sędzia oceniał sąd, a nie fakty. To zmierza do tego, żeby przeciągnąć sprawę tak długo, aż już wszyscy sędziowie będą dyspozycyjni. Obrońca obwinionych także odniósł się do wyroku sądu okręgowego. Zaskakująca sytuacja dla obrony, gdyż dwukrotnie wyroku uniewinniający, w naszej ocenie słuszne, uzasadnienie jak najbardziej sądu rejonowego było pełne i zasadne. No tutaj trudno się odnosić do argumentów podniesionych dzisiaj w ustnym uzasadnieniu sądu. Dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi motywami będziemy mogli jako obrona podnieść ewentualne dalsze argumenty.